Cześć. Dzisiaj chciałabym wyjaśnić jedną bardzo ważną kwestię, którą zauważyłam, że gdzieś zbija z tropu moje podopieczne, tak, czy moich podopiecznych. Bardzo często mówię, że wszystko jest myślą, tak, że czujemy wyłącznie swoje myślenie. No, w sumie powtarzam to w każdym filmiku, praktycznie w każdej mojej wypowiedzi, bo jeżeli to zrozumiemy, no to tak naprawdę. Wiecie, myślenie przychodzi, odchodzi, ale no nie trzeba nic z nim robić, nie trzeba na nie reagować. Ono zmienia się samo z siebie. Ale często widzę, że właśnie moi podopieczni gdzieś jakby nie rozumieją tego, że wszystko jest myśleniem. I na przykład mówią mi tak, tutaj sobie zapisałam niektóre rzeczy, które właśnie słyszę. No tak, ale ja mam na przykład jakieś przekonania, tak? Mam głębokie przekonania, które tam są we mnie od lat, nie? Czy przeświadczenia. No i że te przekonania, tak? Że to jest takie głębokie, to jest takie przekonanie, no to one mi tam nie pozwalają czegoś zrobić, nie? I ta osoba gdzieś nie widzi, że przekonanie czy przeświadczenie to też jest myśl. Nie? Bo to nie jest tak, że jeżeli jesteś o czymś przekonana, no to nie wiem, to jest to coś ważniejszego niż kiedy nie jesteś o czymś przekonana. To jest po prostu myśl, w którą z całym przekonaniem wierzysz, tak? Którą po prostu traktujesz bardzo, bardzo serio i ponieważ nie widzisz, że to jest myśl, skupiasz się na jej treści i wierzysz w jej treść. Nie? Czyli na przykład jestem głupia, mam przekonanie, że jestem głupia, no ale co... Co to jest, tak? No to jest myśl. Mam myśl, że jestem głupia. Nie nazywam ją przekonaniem, ale to jest myśl. Tak? Kolejna rzecz. Uwarunkowania, tak? Jestem uwarunkowana na przykład przez moją rodzinę na coś tam, tak? Na krytykowanie siebie, nie? To jest moje uwarunkowanie. No i znowu, tak? Mówisz o tym tak, jakby to było, nie wiem, coś, tak? Jakby to było coś prawdziwego, coś realnego, nie? Jest jakieś uwarunkowanie w Twojej głowie. To też jest tylko myśl, nie? To jest myśl, która już nawykowo odpala się w jakiejś sytuacji, tak? Czyli, nie wiem, zrobiłam super projekt i przychodzi refleksja, jak mi poszło, no i mam myśl, tak, na samą myśl, jak mi poszło, odpala mi się, nie, no beznadziejnie, jesteś do dupy, na pewno będzie źle, tak, czy poszło mi coś nie za dobrze, tak, więc też mi się odpala myśl i jestem beznadziejna, nie, czyli tak naprawdę cokolwiek nie zrobię, jakkolwiek nie pójdzie, odpala mi się ta myśl, jestem beznadziejna, no ale to jest myśl. Nie? To jest jakieś, wiesz, mówisz uwarunkowanie. No dobra, tak ci powtarzali, tak się nauczyłaś, ale no, co to za uwarunkowanie, tak? Jeżeli zdecydujesz, że nie będziesz zwracać uwagi na tą myśl, że to jest w ogóle właśnie myśl, tak? Że to jest jakaś głupota, no to co zostanie z tego uwarunkowania, nie? Możesz się po prostu tego, wiesz, oduczyć, tak? W takim znaczeniu, że właśnie nie będziesz zwracać na to uwagi, to później przestanie przychodzić, nie? Nawet, wiesz, pies Pawłowa może się oduczyć, że dzwonek oznacza jedzenie, nie? Więc, no, chcę, żebyś to zobaczyła. Wdrukowania, nie? No to samo, tak? No ale co? No masz gdzieś w mózgu, nie wiem, coś faktycznie wdrukowane, tak? Odciśnięte, jak zrobimy skan, to tam coś będzie? No nie, tak? Wiesz, no coś ci powtarzali, na przykład, nie wiem, rodzice, tak? Czy coś ci powtarzali w szkole, czy coś sama sobie powtarzałaś, ale to też jest tylko myśl, nie? Dobra, kolejna rzecz, na przykład przeszłość, nie? Że no, ponieważ moja przeszłość wyglądała tak i tak, no to ja nie jestem w stanie tam, nie wiem, coś tam, nie? Kochać siebie, tak? Czy pokochać kogoś innego, czy, nie wiem, docenić siebie, czy cokolwiek, nie? No ale znowu, tak? No, przeszłość jest w tym momencie wspomnieniem. To nie jest tak, że przeszłość gdzieś istnieje i coś tam ci robi, nie? Jeżeli wspominasz to wspomnienie, tak? Jeżeli myślisz o tym, nie? Tak mi mówiono, tak mi, nie wiem, właśnie wdrukowano w przeszłości, nie? No to
jesteś ty, która myśli, po prostu coś myślisz w tym momencie. Tak? Ale no, to jest może takie zwodnicze, nie? Bo nam się wydaje, że przeszłość jest, że przeszłość istnieje. Przeszłość nie istnieje. Przeszłość jest w tym momencie myślą. Nie? Jeżeli nie myślisz o tym, co tam robiłaś w 93, czy nie wiem, 2015, no to jakby to nie istnieje, tak? To nie istnieje nigdzie indziej niż w Twojej głowie jako wspomnienie, czyli jako myśl. Nie? To samo z przyszłością, nie? Mówisz, że obawiam się, to są moje obawy, tak? To są moje lęki, nie? No ale obawy i lęki to też są myśli, tak? Czyli takie, nie wiem, strachliwe myśli, które dotyczą tak zwanej przyszłości, która także nie istnieje tak naprawdę, nie? No bo gdzie jest przyszłość, tak? Gdzie ona teraz jest? No nie możesz jej wziąć i wyjąć, tak? Przyszłość jest konceptem, przyszłość jest myślą, którą masz w tym momencie w swojej głowie. I jeżeli to jest jakaś myśl negatywna, która wzbudza Twój lęk, to mówisz, że masz lęk. No chyba, że widzisz, że to jest po prostu negatywna myśl, która wzbudza lęk, więc jakby no, nie wchodzisz w to, tak? To nie jest dla Ciebie nic ważnego, nie? Możesz sobie myśleć różne straszne myśli o przyszłości, ale jeżeli w nie nie wierzysz, jeżeli widzisz, że po prostu jedyne, co się dzieje, to siedzisz w swoim pokoju i myślisz, no to ta myśl Ci nic nie zrobi, nie? I tak dalej, i tak dalej. Tutaj mogłabym po prostu tą listę przedłużać i przedłużać, ale właśnie widzę, że gdzieś to część moich podopiecznych gubi, że jakby dla nich tak, są myśli, nie? Na przykład sobie pomyślę, nie wiem, oj, nie mogę zjeść tego batonika, to jest to myśl, ale jestem beznadziejna, to nie jest już myśl, to jest już przeświadczenie, tak? Czy przekonanie, czy wdrukowanie, nie? To też jest tylko Twoja myśl, którą masz w tym momencie i którą odczuwasz i która, jeżeli się w nią nie wkręcisz, nie zagłębisz, nie uwierzysz jej, to przejdzie jak każda inna i nic Ci nie zrobi i nie zostawi żadnego śladu. Jest taka anegdota a propos życia Sydneya Banksa, tak, którego bardzo często tutaj cytuję, który gdzieś pierwszy właśnie sformułował tą filozofię, że właśnie rozmawiał z kimś, tak, miał taką a la sesję, chociaż no, Sydney Banks nie był coachem, tak, ale no, rozmawiał z ludźmi. No i przez tą całą sesję, powiedzmy, tak, przez tą całą, nie wiem, godzinę ta osoba właśnie mówiła, no ale u mnie to jest to i to i to, ale mam takie lęki, takie przekonania, to się dzieje, tamto się dzieje. I Sydney Banks przez tą całą sesję mówił, no ale to jest myśl, no i to też jest myśl, no i to też jest myśl, i to też jest myśl. Nie? I tak podobno cały czas tak właśnie powtarzał i też moja mentorka Linda Prański też kiedyś mi powiedziała, to jest na mojej liście rzeczy, tak, na mojej bucket list, na mojej liście rzeczy do zrobienia przed śmiercią, żeby właśnie przeprowadzić z kimś taką sesję, że będę cały czas mówić, no ale to jest myśl, to jest myśl, to jest myśl i że ujdzie mi to na sucho, nie? Jak na razie no Sydowi to uszło na sucho, jak na razie mi nie, więc muszę powiedzieć coś więcej, ale no de facto do tego się to sprowadza, tak? Czasami też mam ochotę ludziom mówić, no ale to jest myśl, to jest myśl, to jest myśl, tak? Po prostu no wszystko jest myślą, nie ma wyjątku, tak? Cokolwiek sobie pomyślisz w tej głowie a propos pieniędzy, czy zdrowia, czy relacji, czy pogody, czy nie wiem czego jeszcze, to jest jakaś myśl w Twojej głowie i zależy jaka ona jest, tak ją odczuwasz, nie? I okej, możesz mieć, nie wiem, problemy zdrowotne, ale nie odczuwasz bezpośrednio problemów zdrowotnych, tak? No dobra, odczuwasz jako tam ból i tak dalej, ale nie wiem, nie odczuwasz swojej choroby, tylko odczuwasz swoje myślenie o swojej chorobie, nie? Czyli na przykład w tym momencie masz bardziej pozytywny nastrój i sobie myślisz, no dobra, no
można z tą chorobą żyć, tak? Czy wyleczę się, dam radę, nie? Albo ta choroba uczy mnie czegoś wartościowego o życiu, a za 5 minut możesz mieć inny nastrój i myśleć sobie, za jakie grzechy, nie wytrzymam tego, dlaczego mnie to spotkało, nie dam rady, nie? Więc też Twoje odczucie takich no, realnych stanów, jak na przykład choroba, też się zmienia, tak? Też odczuwasz swoje myślenie na ten temat wyłącznie, nic innego, nie? Więc myślę, że to jest ciekawa sprawa i mam nadzieję, że gdzieś otworzy Ci oczy. Pobaw się z tym, z tą myślą, że wszystko jest myślą. Pobaw się z tą ideą i zaobserwuj, nie? Ten mój lęk przed egzaminem, kurczę, to też jest myśl? No dobra, może tak, nie? Ten mój właśnie, nie wiem, frustracja na stan zdrowotny, czy to też jest myśl? Kurczę, no jest, nie? Zobacz, czy potrafisz to wyłapać. A jeżeli widzisz jakieś wyjątki i sobie myślisz, nie, nie, to na pewno nie jest myśl, tak? Ten stan mojego konta to nie jest myśl. Wszystko jest myślą, ale nie to. To daj mi znać w komentarzu, tak? I z chęcią to zaadresuję i pogadam coś więcej. Kto wie, może zrobię o tym jakiś kolejny filmik. Także dziękuję Ci bardzo za uwagę. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejny poniedziałek. Pa, pa!